Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy kolejny raz u kolegi Dominika Palarskiego w Postolinie. I oddział tutaj jest 0417 Milicz. U kolegi tutaj w trakcie sezonu lotowego na gołębie stare przede wszystkim byliśmy kilkakrotnie. Widzieliśmy, jak te gołębie siadały. No a teraz się dowiemy jeszcze, jak te gołębie młode później, kiedy też byliśmy, kiedy się przygotowywały, jak mu poszedł sezon, zobaczymy. Powie nam trochę o wynikach swoich z lotów gołębi dorosłych. No i tego, co się tutaj u nim, co ciekawego się dzieje u niego w hodowli. Teraz, kiedy mamy już początek listopada, to wiadomo, że w hodowli są już określone czynności podejmowane. Na pewno się kolega już przygotowuje do kolejnego sezonu, no ale to nam powie wszystko już kolega sam Dominik, co tutaj ciekawego jest. No i zacznijmy może od tych wyników. No, sezon lotowy na stare, myślę, u mnie bardzo udany. Jak w przeciwieństwie do innych hodowców w Polsce były straszne loty katastrofalne, ale u mnie jakoś to się udało. Udało mi się zdobyć wszystkie mistrzostwa w oddziale. Na młode tylko skończyłem na drugim miejscu. Wyprzedzili mnie moi koledzy Piotrek Mielcarek i Łukasz Mielcarek. No, nie będę tam się chwalił, że mają ode mnie gołębie, ale mają tam troszkę gołębi ode mnie, ale bardzo się cieszę, że oni wygrali. Chłopaki się starają. U mnie na młode wyszło na drugim miejscu. No, mieliśmy po pierwszym locie, chyba wszędzie w całej Polsce było ciężko, mieliśmy pierwszy lot strasznie katastrofalny. Włożyliśmy 3,5 tysiąca około gołębi. Na drugi lot już było tylko 1200 chyba gołębi. Ja sam na pierwszy lot nie włożyłem wszystkich gołębi. Myślę, że na tym troszkę zyskałem, bo na pierwszym locie zgubiłem około 10 czy 11 gołębi. Na ile włożonych? Na pierwszy lot włożyłem około 60. Resztę zostawiłem w domu. W ogóle na spis oddałem 97 gołębi, a skończyłem loty 72 gołębie. No i po pierwszym locie, jak dostaliśmy takie bańki, a lotowaliśmy na północ, czyli tam Krosno-Odrzańskie, tamte strony, no to woziliśmy również odolanów. No to żeby zmniejszyć koszta, zeszliśmy, z czego nie jestem zbytnio zadowolony. Zeszliśmy trochę z północy, 200 km dalej na Zgorzelce i tutaj. No te gołębie, jakby nie było, ktoś powie, że a, bo mądre dadzą radę to, ale jednak te gołębie troszkę w głowach im się namieszały. Jeżeli przychodził lot pod wiatr, no to biłem niesamowicie gołębiami tymi przyciemnianymi oczywiście, bo w tym roku robiłem 3 próby gołębie przyciemniane, doświetlane i naturalne. Powiem wam, że naprawdę najlepiej gołębie sprawdziły się przyciemniane. Rozświetlane gołębie, no dużo tych gołębi mi zginęło. No i z naturalnych mi zostało kilka tych gołębi, nie? Czyli widzimy, że kolega empirycznie przetestował te 3 sposoby. Tak, przetestowałem i no i później zmiana tego kierunku na dół. Jeżeli puszczali gołębie, a z odolanowem, odolanów nie miał strat w gołębiach, mieli 3-4 tysiące gołębie. Naszych gołębi 1000, gołębie szły południem, cały czas tam dołem, obchodziły i ostatnie gołębniki dostawały pierwsze gołębie. No ale jak był lot pod wiatr, to już pokazywałem im, jak to powinno wyglądać, jak się lotuje młodymi gołębiami. No ale skończyłem, cały czas prowadziłem, na ostatnim locie przegrałem, skończyłem na drugim miejscu, tak wspominałem, wygrali moi koledzy. Czyli tak sezon zakończyłeś w oddziale, ale jeszcze też brałeś swoimi gołębiami udział we wspólnych gołębnikach w Rogowie. Notabene koledzy Mielczarek też tam brali chyba udział, tak? Tak, tak, ale to ja mówię o innych kolegach. Tu lotują u nas Mielcarek. Aha. Mielcarek Piotr i Łukasz, a tam lotują Mielczarek. Aha, czyli podobieństwo nazwiska jest tylko trochę. Właśnie, dałem 5 gołąbków na wspólny gołębnik do Rogowa, do pana Marka Stefańskiego. No dla mnie to był udany gołębnik, dużo gołębi tam zginęło, ale ja dałem 5 gołębi, 3 skończyły sezon lotowy, z tego miałem trzeciego najlepszego lotnika z wszystkich lotów, właśnie był to po synie Nationala, po tym 110 był sparowany, 110 jest po 30-26, córka Nationala razy Nacional i dałem po nim i złączyłem tego gołębia z samiczką, którą wylicytowałem kiedyś na aukcji w Brzegu Dolnym. Wylicytowałem nie gołębia, tylko karteczkę, bo wtedy Wojtek Handerek nie miał gołębi i dał karteczkę. Ja tą karteczkę pamiętam jak dzisiaj, kupiłem za 700 zł. Kupon, taki bon. Taki bon. I później do mnie zadzwonił Wojtek, pytał się jakiego chcę gołębia. Ja mu powiedziałem od razu: Wojtek, ja chcę takiego gołębia, który będzie przekazywał.
No i wysłał mi tą samiczkę po swoim olimpijczyku, 7 razy pierwszy on był. I ja złączyłem na tego nacjonala i od razu fajnie mi to zagrało, dałem do rogowa, jeden z najlepszych gołębi. Drugiego gołębia, którego dałem, który był 25 na locie finałowym, to jest znowu po synie tego 270 od Gintera Prangi, a ten syn był złączony, 270 był z 408 tą olimpijką i ich syn 898 był złączony z 900, a 900 to była znowu córką nacjonala razy tej handerkowej. No i następny gołąb, który też z tego fajnie mi zagrało. No i bardzo się cieszę. Zaszczyk finansowy. To się nie ukrywajmy, tam nagrody atrakcyjne są. Także jak się nazywa... Obiecywałem za to, że wykrzykiwałem, że kupię żonie samochód. Na pewno kupię w swoim czasie. Na razie pieniądze te przeznaczyłem na budowę sklepu. Volkswageny, Golfy, dwójki są w atrakcyjnych cenach. Dla kobiet polecane szczególnie. No, jak i biorę udział w gołębiach, w wspólnych gołębnikach w Afryce Południowej. Również mam tutaj, mogę się pochwalić. Kolega mi tu poda. Patrzmy. Widzimy. Mogę się pochwalić takim dyplomem Sun City Million Dollar, który gołąb 519 też z linii Nacjonala był tam trzecim gołębiem. Mam tam drużynę razem z moimi przyjaciółmi Pawłem i Robertem Baranowskim. No i też gołąb o imieniu Madziorek, czyli ksywa mojej żony Madzia. Też tam bardzo dobrze leciał. Miał trzecią nagrodę z 344 km. To jeden z lotów takich konkursowych, które się tam odbywały. Tak, które się odbywały. No i w tym roku też tam biorę udział. Czyli kolega, widać, te gołębie daje też protestowania na różne wspólne gołębie. Oczywiście słyszymy z sukcesami. A podsumowując, tutaj w Polsce sezon w okręgu... W tym roku ja chciałem dodać, również dałem drużynę, zapisałem do WG Rogowo, zapisałem do Bartosza Morela. Dowiaduję się tu, że moi koledzy, Paweł i Robert Baranowscy, organizują wspólny gołębnik, na pewno też będę brał udział. Jak i również na czwarty gołębnik, który zgłosiłem, który mi się bardzo podobał, w Gostyniu. Super, rewelacyjnie, byłem na imprezie. Bardzo fajnie, loty pod wiatr, gołębie mogą pokazać, naprawdę loty wszystkie robią, ze wschodu organizują, gołębie mogą pokazać swoją klasę, z czego jestem bardzo zadowolony, jak i również w tym Gostyniu. Czyli teraz jak podsumujmy sezon, w okręgu jeszcze nie mówiłeś, jakie miałeś wyniki? W oddziale wygrałem wszystko, w okręgu w kategorii B jestem drugi, w kategorii roczne jestem mistrzem, w kategorii D jestem mistrzem. W kategorii A jestem chyba czwarty albo trzeci. No teraz nie kojarzę, ale... No te wyniki w ogólnopolskie, o których tak, czekamy na zatwierdzenie po prostu, ale... No w rocznych wygrałem tutaj, w regionie piątym jestem drugi, ale mam nadzieję, że z tym wynikiem będę trzeci w Polsce w gołębiach rocznych, jak i również ode mnie z okręgu moi koledzy w tym roku Stasiu Węglarz i Piech. Będą mistrzami. Stasiu będzie mistrzem w kategorii maraton, mistrzem Polski, a Piech będzie wicemistrzem Polski. Także okręg Wrocław myślę, że jest jeden z mocniejszych okręgów w Polsce. A tutaj w oddziale Milicz, tutaj jeszcze kto tak ci, że tak powiem, depcze po piętach? No tutaj czy są jakieś nowe nazwiska, czy to są w dalszym ciągu te osoby, które w poprzednich latach też dobrze lotowali gołębiami? Arek Stępień jest bardzo dobrym hodowcą, Bogdan Michalak, Norbert Kowalczyk, moi koledzy Piotr i Łukasz Mielcarkowie, Kaziu Nowakowski, pan Roman Reszelski teraz ma przerwę, ale już buduje nowe gołębniki. Też jest dobrym graczem w tym sporcie, także no nie ma łatwo. Masz z kim powalczyć. Mam z kim powalczyć, a powiem tak, że no nasz oddział kruszy się, bo zostało nas około 60 hodowców. Nie mieliśmy 2 lata, jak widać, gorsze wyniki mam w GMP, bo nie mamy wspólnych list. Lotujemy tylko jako oddział. I lotowaliśmy z Odolanowem, ale nie możemy brać wyników Milicz Odolanów, gdyż Odolanów jest z innego okręgu. Ale w tym roku zmieniło się to, Odolanów już sobie kupił nową kabinę, odchodzą, także okręg musi nas przydzielić do lotów okręgowych maratonów, gdzie właśnie najlepsza punktacja jest do GMP.
z maratonów, także myślę, bo Odolanów musi odejść, bo teraz loty są okręgowe, Odolanów jest z innego okręgu. Oni są z Kaliskiego, my jesteśmy z Dolnośląskiego, także już teraz musimy lecieć tu z Czeszowem, ze Żmigrodem, z tymi, gdzie nas okręg przydzieli. Taki będzie maraton. A myślę, że 350 i 500 to no dobrze by było, jakbyśmy się połączyli z Czeszowem, ze Żmigrodem i lotowali również 500 razem. To wiadomo, że zawsze z ilości gołębi, nie ukrywajmy, z ilości gołębi zawsze są lepsze koeficjenty, prawda? Oczywiście. A teraz jeszcze tak wracając do tego waszego oddziału, mówisz, że się kruszy oddział. To są jakieś przyczyny, że tak powiem, biologiczne, hodowcy się starzeją, po prostu odchodzą do innych oddziałów, okręgów? To są przyczyny finansowe. Finansowe? Finansowe. Naprawdę teraz czasy są bardzo ciężkie, hodowcy nie mają pieniędzy, zarabiając 2000, mają dwoje dzieci, rodziny. Opłacić to wszystko, tą karmę kupić, to jest koszt paru tysięcy. Ja sam widzę po sobie, jak to wszystko wygląda i wcale się nie dziwię, że robią przerwy sobie w lotach, no bo po prostu nie stać hodowców. Niedługo się zrobi tak, że będzie to wszystko, prywatne kluby się porobią i kogo będzie lepiej stać, to będzie w tych prywatnych klubach, a tak mi się wydaje, no. Widząc to, co się dzieje, jaki kryzys jest w Polsce finansowy, to... Rozumiem. Oby tych hodowców odchodzących od naszego związku było jak najmniej. To życzymy wszystkim hodowcom. Koledze życzymy też rywalizacji w przyszłym roku na lotach gołębi i starych i młodych. Jak najlepiej, żeby kolejny raz tam znalazł się w czołówce w GMP w Polsce, nie tylko w GMP. Tu rośnie nowa mistrzyni, moja córeczka Blanka, która też ma swoje gołąbki, prawda? Tak. I pomaga mi w gołębiach. Ty masz gołąbki? Ile masz gołąbków? Dużo, nie? Dużo? To jak już będziesz dorastał, to też na pewno przyjedziemy tutaj zobaczyć, jak tata wysztrenował, że tak powiem, córkę. A na razie, koledzy, dziękujemy, to wylot, do zobaczenia. Dziękuję.